Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na odcinek z samochodem, który podoba się bardzo wielu osobom. Mam nawet znajomego, który mówi, że choruje na takie auto. Mowa oczywiście o BMW X5 generacji E70, która była produkowana w latach 2006-2013. Co w tym samochodzie jest aż tak pociągającego? Być może rozmiary. Od razu widać, że mamy do czynienia z autem wielkim, masywnym, które w porównaniu do poprzednika E53 urosło i to znacznie. Na długość o 16,5 cm, rozstaw osi zwiększono o 11 cm, natomiast na szerokość mamy plus 6. Potencjalny powód numer 2 w kwestii uwielbienia tego samochodu to aspekt wizualny, ale nie w zakresie gabarytów, tylko faktycznie estetyki. Spójrzcie chociażby na tylne światła, które wyglądają już znacznie bardziej nowocześnie niż w E53, które z dzisiejszej perspektywy prezentuje się jak paszkwil. Tutaj mamy do czynienia z czymś naprawdę przyciągającym wzrok, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powód numer 3 to aktualna moda na SUV-y. Wielu klientów zamiast wybrać sedana albo kombiaka decyduje się na auto podniesione, do którego wsiada się wygodnie, właśnie do jakiegoś crossovera albo SUV-a. Powód numer 4 to napęd na 4 koła xDrive oraz silnik. Gdyby tak spytać użytkowników i mechaników o najlepszego diesla na świecie, o najmniej zawodnego, większość najprawdopodobniej powiedziałaby 3-litrowe M57 od BMW. I uwaga, ten samochód jest z roku 2010 i właśnie w 2010 koncern z Bawarii zdecydował się wymienić jednostkę M57 na N57, która już takiej opinii nie ma. Tutaj mamy jeszcze to dzieło sztuki na żeliwnym bloku. Moc 235 koni mechanicznych, po liftingu w nowej jednostce było 245, moment obrotowy natomiast 520 kontra 540 Nm. Jeśli chodzi o spalanie, są to wyniki w okolicach 7,5-8 litrów na setkę, oczywiście według zapewnień producenta. Jak widzieliście, tutaj mamy do czynienia z odmianą 30D. Dla osób żądnych mocniejszych wrażeń istniał 35D o mocy 286 koni, a jeśli nie boicie się nowszych silników, możecie skosztować 40D o mocy 306 koni lub M50D o niesamowitej mocy 381 kucy. W takiej konfiguracji jak na załączonym obrazku fura waży 2075 kg, do pierwszej setki rozpędza się w 8 sekund, a prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Ale urwał! Warto w tym momencie powiedzieć o ryzyku kupna pojazdu powypadkowego. Chcielibyście jeździć autem, które niedawno wyglądało tak? Część osób zapewne odpowie, że oczywiście, wierząc w odbudowę zgodną ze sztuką i niższą cenę, ale większość klientów, mając takie obrazki przed oczami, ominęłaby takie auto szerokim łukiem. I to właśnie na Car Vertical, wpisując numer rejestracyjny lub VIN, możecie trafić na zdjęcia z przeszłości oraz na archiwalne zapisy przebiegów. Warto wiedzieć o takich rzeczach. I pamiętajcie jeszcze, że używając kodu rabatowego JARPEN otrzymacie 20% zniżki na zakup raportu. Powód numer 5, dlaczego to auto jest tak pożądane, to oczywiście wiek. Spoglądając na statystyki importu samochodów z zagranicy, możemy zauważyć, że Polacy gustują w autach 12, 13, a nawet 14-letnich. Dlaczego? Bo kiedyś to było. Docenia się tę starą szkołę budowania samochodów. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnym klasyku, ale tak jak powiedziałem, w przypadku silnika jest to stara, sprawdzona jednostka. I powód numer 6, który niejako wiąże się z wiekiem, to utrata wartości. Ten samochód stracił już 83% swojej początkowej ceny. Tak, kosztuje teraz 17% tego, co kosztował w salonie. Ile to jest dokładnie, o tym będzie za chwilę, a w międzyczasie zajrzyjmy do wnętrza, gdzie wita nas powiew świeżości i nowości pod postacią tego joysticka automatycznej skrzyni biegów. Mamy tutaj tempomat, pełną elektrykę w zakresie szyb i lusterek, elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień, które są oczywiście podgrzewane, jest dwustrefowa klimatyzacja, mamy przycisk do uruchamiania i zatrzymywania silnika, ale kluczyk też trzeba włożyć i w zasadzie z takich ważniejszych rzeczy to tyle. Jeśli chodzi o te standardowe, to mamy tutaj oczywiście śmietnik, gniazdo 12V, miejsce na dwa kubki, portu USB niestety tutaj nigdzie nie widzę, jest wejście AUX, pod podłokietnikiem pomiędzy fotelami jest dosyć dobrych rozmiarów schowek. Spoglądając na zużycie tego podłokietnika, tutaj możemy zauważyć lekkie ślady po Władysławie Łokietku. Na siedzisku po prawej stronie widać delikatne uszczerbki, troszeczkę dziwne, gdyż to właśnie lewa część jest najbardziej narażona na tego typu zużycie. No tutaj widać delikatne ślady. Jeśli chodzi o boczek oparcia, tu jest już bardzo dobrze.
dobrze. Następnie spoglądając na kierownicę po prawej i lewej stronie, tutaj żadnych niespodzianek nie widać. Podobnie wygląda kwestia z podłokietnikiem na drzwiach. Co do schowka, to patrzcie na to. Nie ma tutaj nigdzie żadnej klamry ani przycisku, aby go otworzyć, gdyż przycisk ten znajduje się obok. Cyk! I się otwiera. No dosyć ciekawe i nowatorskie rozwiązanie, no ale pomijając schowek, bardziej liczy się jego zawartość. Mamy tutaj książkę serwisową. O, jaka niespodzianka! Ta BMW jest z Lipska i została zarejestrowana w kwietniu 2010 roku. Pierwszej inspekcji serwisowej dokonano w roku 2011 przy przebiegu 27 tysięcy km, następnej przy przebiegu 56 koła, dalej 63, 75, następnie 100, 107, 115, 124, 138, 150, 175 i 179 w lutym 2020 roku. Aktualnie w lutym 2024 wyświetla się 197 tysięcy. Zaglądając już do tylnej części kabiny pasażerskiej, sprawdźmy, ile miejsca jest dla osób, które zabierzemy na przejażdżkę. I wiecie co? Pierwsze wrażenie jest naprawdę mega pozytywne. Ile tu jest miejsca? Jeśli chodzi o wysokość siedziska, nie siedzi się na jakiejś ławeczce w parku. Jest relatywnie nisko, ale wygodnie. Dosłownie tylko delikatnie wyżej od osób, które zasiądą przed nami. I do tego skrajne miejsca są podgrzewane. Tutaj portu USB również nie ma, ale jest kolejne gniazdo 12V. Następnie przechodząc do bagażnika, wiele osób doceniało fakt, że E70 można było skonfigurować jako siedmioosobówkę, co było powodem do krytyki poprzednika E53, które no nie było przystosowane do bycia autem siedmioosobowym. Tutaj ze względu na znacznie większe rozmiary mamy już tę opcję, ale jak widzicie, to jest auto skonfigurowane na 5 osób, dlatego też bagażnik jest wręcz ogromny. Mamy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, ale to nie problem, aby go obniżyć. Troszeczkę niżej mamy, jak widzicie, hak do ciągania przyczepek, a pod podłogą znajduje się jeszcze więcej przestrzeni bagażowej. O, nie powiedziałem jeszcze o felgach. 4/19. No dobra, jedziemy na przejażdżkę. Rozpoczynając od takiej nie do końca równej nawierzchni. Pierwsze wrażenie ogólnie jest bardzo dobre. Duży plus. Siedzi się wygodnie i wysoko. Ja z reguły w wielu samochodach opuszczam fotel jak najniżej się da. Jestem wysoki, mam 1,90 m, ale w tym aucie tego nie zrobiłem. Także, jeżeli ktoś ma 2 metry albo i więcej, jest koszykarzem, to tutaj z pewnością się zmieści. Do tego, siedząc wysoko, wyżej niż większość użytkowników ruchu, mamy takie królewskie wrażenie, że jedziemy na uprzywilejowanej pozycji. Duży może więcej, coś w tym stylu. Tak więc jeżeli szukacie auta, które również podkręci wasze ego, X5 tej generacji byłoby dla was. Z ciekawostek, jak to na każdy odcinek przystało, dodam, że to BMW nie było produkowane w Niemczech. Tak, niemiecki samochód, a był produkowany w Stanach Zjednoczonych. Właśnie to dotyczy raczej wszystkich generacji X5, z tego co wiem, na pewno aktualnej. Także to były Stany Zjednoczone, Meksyk, no i część aut w obwodzie kaliningradzkim. Jeśli chodzi o barwę, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, srebrny kolor nazywany Titan Silber. Wyjeżdżamy za wieś. O, widzę, sezon motocyklowy już się rozpoczął, pierwszy podmuch wiosny. Pierwsze mocniejsze wciśnięcie pedału gazu, 9 dyszek, ok. Świetnie. No 3-litrowy silnik, to nie ma się co dziwić, ale za chwilę jeszcze zawrócę i dokonamy testu przyspieszenia od zera. Gotowi? Wciska, to nabieranie prędkości nie jest aż tak radykalne ze względu właśnie na gabaryty tego samochodu. Właśnie w dużych autach tego często nie czuć, ale jeśli chodzi o tempo, myślę, jest dosyć zadowalające. Nie jest coś to porywającego właśnie ze względu na masę tego auta, ale jest ok. No całe szczęście 2-litrowych diesli tutaj nie montowano. Jeszcze tak jadąc po tej nierównej drodze, odniosę się do ewentualnego bujania, wrażliwości na zmianę kierunków przy omijaniu dziur. I wiecie co? Niedawno testowałem serię 5 F11 i tam narzekałem, że auto jest obłe, powoli zmienia te kierunki. Tak nie chce mu się tego robić. Oczywiście prawdopodobnie tam w zawieszeniu byłoby coś do roboty, ale sama forma tamtego auta sprawiała, że było ono dosyć takie leniwe. Tutaj
nie mam aż takiego wrażenia, ze względu właśnie może na wysokość podróżowania. Tym autem jedzie się jak takim czołgiem. Oczywiście czuć tę masę, ale to jest takie auto, gdzie moglibyście pomyśleć, a zjadę teraz z drogi, przejadę tu gdzieś przez podwórka, przez pola i nie zatrzymam się, bo jest ono w stanie przejechać. No, tego w dzisiejszym odcinku testować nie będziemy. Wiem, że wśród wielu z Was są zwolennicy jednak Quattro, a nie X-Drive, ale na pewno nie można temu autu odmawiać tego, że za kierownicą czujemy się bardzo pewnie. A co do zużycia paliwa, podczas tej przejażdżki udało się zmieścić w 10 litrach. Gdy ten samochód był nowy, kosztował 54 tysiące euro. Doliczając akcyzę, gdyż mamy tutaj silnik solidnych rozmiarów, robiło się 64 koła i za tyle właśnie sprzedawano te auta w Polsce. Doliczając inflację, dzisiaj wychodzi 86 koła, a konwertując na złotówki otrzymujemy 376 607. Prezentowany egzemplarz w tym momencie jest wyceniony na 62 800, co stanowi, tak jak powiedziałem wcześniej, zaledwie 17% wartości początkowej. I na sam koniec dajcie znać, czy jest to dobra oferta i co Wy uwielbiacie w X5 generacji E70. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć!